Uwaga! Jeśli brzydzicie syf i brud, to zalecam wyłączyć ten film. A jeśli nie, to oglądasz go na własną odpowiedzialność. Patrz, jaki to jest syf, stary. Ja pierkwasz, to jest niesamowite, powiem wam. Tą frytkę spróbuję wyjąć. Ło, ona się w tym momencie rozkruszyła, patrzcie to. Fu, ona jest niebieska wręcz. Tu zobaczmy tę powierzchnię. Nie no, to wygląda mega dwuznacznie ogólnie. Siemanko, z tej strony też i słuchajcie, to nie jest clickbait. Ja wiem, że to auto nie wygląda z zewnątrz może na najbrudniejsze w Polsce. Natomiast popatrzcie na ten środek, popatrzcie, co tu się dzieje. To jest po prostu dramat. Tak jest, czyścimy najbrudniejsze auto w Polsce być może teraz, przynajmniej w środku. Patrzcie, co tu się dzieje. A wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że to ja do tego doprowadziłem. Nikt inny, tylko ja. Taki syf tu narobiłem na delivery i na innych w sumie czynnościach, które wykonywałem w tym aucie. No za dużo. Patrzcie, ja tu przed chwilą zauważyłem, tu jest nawet spleśniała frytka, którą wam zaraz pokażę. Zakładam te rękawiczki z Diablo. Właśnie, czym w ogóle to będę mył? Już wam mówię. Mamy tutaj kilka akcesoriów z AliExpress. Mianowicie, jest taki pędzelek. Pokazywali go panowie z AliExpress, że on jest do czyszczenia tutaj nawiewu. No i ogólnie, że można sobie tym fajnie środek wyczyścić, także to będzie używane. Następnie mamy też taki czyścik plastikowy do mycia szyby. No i mamy też tego żelusia słynnego, który wygląda jak Bob w sumie. Z potwory i... nie, to było z potwory kontra obcy, także on wygląda jak Bob. Nim też będziemy czyścić. No i tak to wygląda, mamy też szmatę, czyli jakąś starą koszulkę. Cifa, który będzie do czyszczenia środku, no i Ludwika do szyb. Także tak to wygląda, taki mamy zestaw. No i w sumie chyba zaczniemy od wyniesienia wszystkich tych brudnych butelek i niepotrzebnych stąd rzeczy. A potem przejdziemy do reszty mycia. Dobra, także myślę, że ten odświeżacz wilgoci czy coś takiego możemy w sumie stąd wywalić, bo on już nie działa i jest już w stanie ciekłym, a nie powinien być w stanie ciekłym. Także to wywalamy, bilecik parkingowy wywalamy. Najpierw zaczniemy w ogóle od strony kierowcy. Ale to jest, powiem wam, ohydne, że ja auto do takiego stanu doprowadziłem, naprawdę. Jezu, to jest naprawdę zgniła frytka. Fuj, ja się tu brzydzę dotykać, patrz. Patrz, jaki tu jest syf, stary. Ja pierkwasz, to jest niesamowite, powiem wam. To jest autentycznie niesamowite. Ale piachu było. Ale to się akurat na delivery namiosło, to nie ma co. Dobra, to wkładamy z kurzotem na tą chwilę. I tak jeszcze będę tu odkurzał, także luz. Odkurzanie karczerek zaraz leci. Czekajcie, ja tą frytkę spróbuję wyjąć. Fu, ona się w tym momencie rozkruszyła, patrzcie to. Fu, ona jest niebieska wręcz. To jest szok, sorry za te ptaki w tle. Postaram się to jakoś w montażu ogarnąć, ale no tutaj inaczej się nie da. Te ptaki tu tak zawsze nawalają. Okej, teraz zajmiemy się drugą stroną, czyli pasażerem. To na pasażera zazwyczaj cały syf trafiał. Ta szmata się może przydać. Proszę bardzo. Nawet scyzoryk się jakiś znalazł, proszę ja ciebie. Nawet wiem, czyj to jest. Pozdrawiam, Marcinko, jak oglądasz ten film. Jak go zgubiłeś, no to masz u mnie do odbioru. Wywalamy też, tutaj już się stan ciekły zrobił. Pyk, pyk. Scyzoryk się może przydać, więc go zostawiam sobie. A few moments later. Ja pierkwaczę, to jest niesamowite, powiem wam. Patrzcie tu. Patrz na tą podłogę, co tu się w ogóle dzieje. Czekaj, ja muszę się na dwa razy z tym zabrać. Dobra, także tutaj jest już wysprzątane, powiedzmy. Teraz do czego przejdziemy? Sprawdźmy tył, jak to wygląda z tyłu, jeśli chodzi o syf. Czek syfu. Także tak, wafle ryżowe. Nie pachną jeszcze tragicznie, więc te wafle sobie dam po prostu na razie tutaj. Ewentualnie je potem zutylizuję. Wow, patrzcie w ogóle, jaki ja mam brud na lusterku. Nawet nie wiem od czego, tu tutaj też strasznie brud. To umyjemy już na myjni. Tym się zajmiemy na myjni, na razie się skupmy na środku, bo środek jest ważniejszy. Czy tu jest jeszcze olej? Nie ma oleju, więc sobie na pamiątkę mogę tylko tak zrobić, że 10W40 plus syntetyk. Żebym pamiętał w razie W, czy tutaj coś jest? Jest odmrażacz do szyb, czy tutaj jeszcze jest coś? Jest. Także to damy do bagażnika. Bagażnik swoją drogą też pasuje wysprzątać, ale nie wiem, czy to się tym zajmiemy dzisiaj, bo może już czasu nie starczy. Tu nie jest źle, słuchajcie. Z tyłem nie jest źle, no bo wiadomo, tył nie jest... Nie korzystamy z tyłu tak bardzo. Tył ogarnięty, przód ogarnięty, jeśli chodzi o śmieci. Przejdźmy tak w zasadzie w sumie do mycia, nie? Przejdźmy do mycia. Także co? Myślę, że na początek weźmy tą szmatę. Popsikajmy tego sifa trochę. Sifa. I zacznijmy od mycia. Tylko szczerze powiem wam, że nie wiem, od czego totalnie zacząć. Może zacznijmy tak naprawdę od boku tych drzwi, bo to wygląda tragicznie.
Dobra, drzwi wyglądają solidnie, słuchajcie. Drzwi wyglądają w porządku, jeszcze tu na górze. Dobra, drzwi 10 na 10, słuchajcie. Drzwi 10 na 10, to mi się podoba. Dobra, do czego by teraz przejść? Próg może niekoniecznie teraz. Natomiast może przejdźmy do po prostu tutaj nad kierownicą i kierownica, te okolice. Ja myślę, że to jest pierwszy moment, w którym się przyda pędzelek z AliExpress. Także może tutaj damy sobie na niego cifa. Dobra. I hop, zobaczymy, ile to warte jest. Te fajnie to myje, powiem wam. Naprawdę w porządku. Fajnie to, powiem wam. I to sobie powierzchnię też wykorzystamy. Fajny. Powiem wam, że ten pędzelek naprawdę mega w porządku. Tego cifa tylko dajesz na niego i sobie elegancko, proszę, ciebie myjesz. Dobra, witam u mnie na czole, słuchajcie. Także zakładam z powrotem rękawiczki. Teraz będziemy mieli szczołapow. Myślę, że on będzie troszkę lepszy w tym przypadku niż sklaty. Sklaty byście nic nie widzieli. A ja sobie też wolę usiąść, żeby tak cały czas nie stać. Także znowu psikamy cifem. I myjemy, intensywne mycie. Intensywne mycie, proszę ja ciebie. Tu zegary też. W sensie to szkło od zegarów. Czy tam plastik przeźroczysty, whatever. No i ten pędzelek w sumie, powiem wam, że on przyszedł jako ostatni, a jest naprawdę naj. Dobra, i wycieramy stroną szmatki. Jakby ktoś chciał detailing, piszcie w komentarzu. Ja wam chętnie wasze autko umyję pod kontent. Tak jak Peugeotika. Znaczy, u siebie rób jak... Czekaj, jak dla siebie, jak to było? Jest zasada. U siebie rób jak u siebie. A u obcego na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol. Gdzieś to było chyba, Kapitan Bomba czy coś takiego. Musiałbym poszukać i wam ewentualnie wstawić, słuchajcie. Zaraz wlatuje żeluź, tylko umyjemy drugą stronę, czyli pasażera. Dobra, tak wygląda od mojej strony kokpit. Obecnie moim zdaniem jest już bardzo czysto. Jeszcze tutaj widzę, że trzeba umyć. Tu gdzie są bezpieczniki. Popatrzcie, tu jest syf, ja się tego nie dopatrzyłem. Prawie bym to opuścił. A to wygląda mega źle. Tutaj trzeba więcej sifa. Więcej sifa. Dobra, mamy drugą stronę, tym się nie przejmujemy, nawet jakbym porysował, bo to auto ma muśli, także po znajomości jakaś zniżka by była. Nie, no żartuję, nie będziemy jej rysować auta, ale patrzcie jak ta strona już fajnie całkiem to spoko już wygląda z tej drugiej strony, nie? Wiadomo, no jeszcze tutaj będziemy oczywiście odkurzać i w ogóle, natomiast już to wygląda dużo lepiej niż przed chwilą. A teraz zajmujemy się drzwiami z drugiej strony. Dobra, wygląda to dobrze. Jeszcze troszkę cifa na głośnik, bo widzę, że brudny. W sensie nie bezpośrednio, bo mogłyby się zepsuć. Chociaż one i tak już łapią ostatnie oddechy, te głośniki, ale jeszcze żyją. Jeszcze zagrają kilka piosenek, może nie z basem, ale zagrają. Dobra, to jest maksimum, słuchajcie widzowie. To jest maksimum, co tutaj jestem w stanie zrobić. Jeszcze trochę cifu spróbuję ewentualnie. Moim zdaniem jest w porządku. Dobra, lecimy dalej. Dalej w planie mamy mycie tego. Auksik dajemy tutaj. Paragon damy sobie na krzesło. Dobra, lecimy. Powiem wam, że mnie ogólnie strasznie te ASMR-y z aut zmotywowały. Chciałem wam ogólnie nagrać ASMR-a, ale no przy tych ptakach to nie wyjdzie, nie ma szans. Także unlucky sytuacja. Dobra, gdzie jest mój pędzelek, Boży? Dobra, jest okej, tak wyglądają drzwi i pasażer, jeśli chodzi o takie mycie szmatą, to już jest praktycznie gotowe. Ja tu jeszcze sobie poprawię, ale to już off nagrywanie. Dobra, zajmijmy się teraz w końcu może środkiem, bo tutaj jest no ogromna lipa, nie ma co się oszukiwać, tu jest ogromna lipa. To tym zajmijmy się, myślę, na odkurzaniu, natomiast teraz wyciągnijmy żelka Boba, tak zwanego. Gdzie jest Bob? Bob jest tu, tu jeszcze jakiś syf. Więc go wywalimy.
Dobra, nie było sypu. Oczywiście to wezmę potem, żeby nie było. Patrzcie, tak wygląda Bob. Bob jest taki, fajnym żelusiem. O, i Bob się rozwalił. Nie no, żartuję. Dobra, bierzmy Boba, zobaczmy jak działa ten Bob. Czy to jest tylko clickbait z AliExpress, czy też Bob działa. Dobra, tak widziałem, że to gdzieś na AliExpress zrobili. Jak ja to potem zmyję z tego Boba? To mnie bardziej zastanawia. No bo Bob z jednej strony przykleja wszystko super fajnie, ale jak to potem z niego wszystko wziąć? I co, działa ten Bob? No niby te... bierze te syfy, powiem wam. Bierze całkiem ten Bob, sensownie. To jest pająk? Nie, to jest jakiś kurz. No Bob daje radę, tylko to co się oderwało, to już się do Boba nie chce przykleić. Takiej tej jakości jest Bob. Dobra, tutaj teraz. Gniazdo zapalniczki, słuchajcie, pominę, ponieważ do gniazdka zapalniczki będę je i tak wymieniał, więc no. Tu możemy je tak ewentualnie... O, pyk, żeby mnie nie wkurzało, bo to tak wizualnie będzie średnio wyglądało. Ale kiepski ten Bob, powiem wam, kiepski. Clickbait z AliExpress niestety, Bob. Bob słabo to zbiera. Myślałem, że będzie lepiej, myślałem, że będzie efekt wow. A Bob jest jednak bardzo imo przeciętny, natomiast no i tak pomógł. Pomógł, bo byłoby ciężko bez pana Boba. Tu zobaczmy te powierzchnie. Nie no, to wygląda mega dwuznacznie ogólnie. Nieważne. Ale powiem wam, że jeśli ktoś tego nie robił i się nie domyślił, o co chodzi, to bardzo podobne doznania. Dobrze, że mam rękawiczki. Nie no, Bob nawet daje radę. Ale tak to już wygląda to solidnie, nie? Resztę już możemy szmatą ogarnąć. Patrzcie, tak na tą chwilę wygląda kokpit. Jest moim zdaniem mega, mega czyściutko na ten moment. Pan Bob tutaj mega pomógł. Tutaj sobie jeszcze to weźmiemy. Zresztą, no jak widzieliście efekt przed, no to już jest dobrze, mega dobrze jest. Teraz idziemy zobaczyć na tył przekminić, czy pan Bob coś może pomóc. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy żelusia sobie tutaj nie użyję. Na razie spróbujmy odkurzaczem, bo już załatwiłem. Sponsorem tego odcinka jest w ogóle Philips. Nie no, żartuję, chciałbym. A few moments later. Dobra widzowie, teraz łapiesz szmatę numer 2. Nie wiem właśnie, czy ją moczyć w cifie, czy też wodą po prostu zwykłą, ale chyba dam cifa po prostu. I lecimy z wodami, bo to jest tragedia. No to szmata nie domyje, to żeluś dopomoże. Dobra, let's go, ratuję Jelly the Belly. Żeluś Boży. Nie no, nie sądziłem, że żeluś będzie aż tak potrzebny tutaj, kurde. Dobra, wyjmujemy ten dywanik. O, znalazło się to. To się może przydać potem. Nawet nie potem, tylko teraz. Dobra. Ja myślę, że w ogóle żeluś ma takie zadanie, żeby to przede wszystkim jakby odczepiać, a potem to trzeba po prostu odkurzaczem jeszcze poprawić i szmatą ewentualnie. Takie mam wrażenie, że tak ma żeluś działać. Tu wsadzamy teraz do tej zgniłej fryty żelusia. Oj, pan żeluś to się już chyba imo do niczego nie nadaje. Myślę, że żelusia jeszcze powinienem użyć, usiąść po prostu z tyłu i od tyłu wyczyścić przód. Tak mi się wydaje, tu w te... Chociaż on tu nie wejdzie, cholera. Czekaj. Przesuniemy to krzesło do przodu jednak. O, w ogóle tu jest jakaś puszka z energetyka, zaraz się zespiła. I liść. Ej, nie no, środek powiem wam, że wygląda to. Jeszcze to poprawię delikatnie szmatą i jest zajebiście. Można za chwilę jechać powoli, myśleć o jechaniu na myjnie. Hop, hop. CIF czyni cuda, bez kitu wam powiem. CIF czyni cuda. A tak wygląda pobojowisko, z którym walczę cały czas. Dobra, wkładamy powoli dywanik z powrotem. Wytrzepane, żeby tam syfu to, co odkurzałem, żeby nie wróciło.
i jedziemy, proszę ciebie, na myjnię. Jeszcze wam pokażę efekt przed i po. Dobra, tak to wygląda, jeśli chodzi o efekt po. Patrzcie, tak wygląda przód aktualnie. Wiadomo, tej paniki jeszcze umyjemy. Tak wyglądają drzwi. Coś pięknego, zero brudu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tył. Też zero brudu, oprócz dywaniku. Przód. Cud, miód i orzeszki. Drzwi tak samo. No i tył z tej strony to samo. Cud, miód i orzeszki. Ciekawe, jak to się długo utrzyma. O, już mi notarzy, patrz, pojdzie. To jest grane. Wyjeżdżamy w takim razie, słuchajcie, z myjni. Ale się kolejka zrobiła. Dobra, trochę przesadziłem. Może troszkę za długo siedziałem, ale mam to gdzieś. Słuchajcie, w każdym... Co mam w myjni? A, bo on stoi w kolejce, tak? Tak, dobra. Coś pięknego, słuchajcie, jak tu jest czysto. W tak czystym aucie. W końcu mnie tu nic nie brzydzi. W końcu mnie tu, słuchajcie, nic nie brzydzi absolutnie. No jest po prostu pięknie. Jest po prostu pięknie w tym aucie. Aż się chce jeździć, powiem wam. Aż chce się jeździć, jutro z przyjemnością pójdę na zmianę na delivery. Wow, wow, ale efekt. Ogólnie jakby was to ciekawiło, no to całość, jakby całe ten zajęło mi dokładnie 2 godziny. 2 godziny mi zajęło umycie całego tego auta. Z tego stanu, co był, na ten stan, co jest teraz. Widzę tylko, że lusterka mi zaparowała, ale zaraz odparują. No i tak to, słuchajcie, pięknie wygląda. To jest naprawdę przeczyściutko. Przeczyściutko, coś pięknego, ja jestem wzruszony. Także jeśli wam się filmik spodobał, zostawcie łapę w górę i suba. Jeśli chcecie więcej kontentu z samochodu, no to dajcie znać w komentarzu. No i możecie też dać znać łapką w górę. Także to tyle, no i siemano. Widzimy się w kolejnych.